Rat run across the floor. Rat run across the floor. No kogo tu mamy? Wita, wita. Śpisz? Patrz, jaki aparat mam fajny, kurde, stary. No, elo, elo, elo. Zasnąłem, ale Paweł, która... Ale ty nie, czekaj, czekaj, zacznijmy od czego. Jak mamy się nagrywać, to ty musisz się uśmiechać, kurde. Ludzie nie lubią smutku. Ale no słuchaj, patrz, która jest godzina? No jak która, no? No dwie godziny, przecież umawialiśmy się o 10 rano. 5 po drugiej jest. Chłopie, nie zdążymy teraz tego na. A jesteś negatywnie nastawiony. Negatywnie nastawiony, to ja cię. Nie, stop. Muszę jechać. Wyobraź sobie coś pozytywnego, czyli jaki jest problem? Paczkę. No ale mówisz, że zakładkę otwierają jest dopiero. Zakładka. Mówisz, że zakładkę dopiero otwierają o pierwszej, no. Ale jakie to ma znaczenie? Jak my musimy o 10 się spotkać, zrobić plan. Musimy scenariusz napisać. No a słuchaj, a to, że oni mają Michelin, to... No nawet wiesz, w ogóle, reset zrobiłeś... No Michelin mają, gwiazdkę Michelin. Nie, gwiazdkę, mają sztuciec, zobacz, tutaj zaparkuje, żeby... I co, i trzeba... Gdzie mogliśmy dzisiaj... I co, i czy ile trzeba być wcześniej? Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Zapasowa pierogarnia. Popatrz, tutaj jest przyszłość. Dawaj tą pierogarnię. Pierogarnia, która jest najlepszą pierogarnią w Krakowie. Durum. Z dwóch zdań. Nie, to zmienili się w ogóle już do nie Durum. Do Poznania. Jakieś kepsy robią, w ogóle makarony do bani ponoć. Nie. Koronawirus. Durum po prostu zniszczył Durum. A my jedziemy do Buźwa. Patrz po tym Krakowie, to można dostać po prostu hop. Uważaj, bo to Kraków jest dla rowerów. Nie dla starych youtuberów. Panie, weź ten kościół. O? Weź ten kościół. Na jakie masz ochotę pierogi? No ruskie oczywiście. Czemu ten facet mnie puszczał przed siebie? No był miły, on może zbiera dobre uczynki, chciał mieć 3 dobre ten uczynki. Napierdziela. Wiesz, są ludzie, którzy robią dobre rzeczy, bo chcą być dobrymi ludźmi. I może on po prostu ma taką zasadę, że robi 3 dobre uczynki. No i nie ma gdzie zaparkować, jak zwykle, nie. Matiz się nie zmieści, to jest taka specjalna tutaj? Matiza ta. Na o kurde. Chłopie, pół metra, ale dawaj. Do tyłu zobacz. Stop! Do tyłu. No do tyłu nie jesteś na pasach. Nie jestem. Daj jeszcze dosłownie, powiem ci ile, no. Jeszcze. Stop! Trouble is here. He wears $600 suit, drives a $10,000 car, and he carries 2 guns. One to stop trouble, and one to make trouble. Granica naszych możliwości jest, kurwa, słyszysz, jak popsułem na film tutaj, na tej budowie. A ja wiem, że to zamówiłeś, że był taki niepokój. Nabijasz i od razu degustation, od razu, lecisz, próbujesz. No i jak? Ruskie, no na początek ruskie. I teraz porównujemy do tych wareników. To nie są takie ruskie. Bardzo cienkie ciasto przyjaciół. Ciasto mają znakomite, ja mają takie chińskie ciasto. Czy jesteś gotowy na swoje pierwsze wareniki, czyli ukraińskie pierogi? Nie jesteś gotowy. Nie. No ale ja jestem, dawaj, pokazujemy. Bam! Uho! 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 Nie, tak to brzydko wygląda. Weź go lepiej zjedz i powiedz, czy widzisz różnicę. No, które lepsze, Polska czy Ukraina? Jeden.
Remis. A wiesz czemu? No. Bo tu mam śmietankę, która jest bardzo gęsta i jest z kopareczkiem. A u nas cebulka. A u nas cebulka z serkiem, więc... Różnica jest, powiem ci szczerze, bardzo delikatna. Detal, bo ta śmietana robi robotę. Mhm. No wiadomo, że bardziej ziemniaczek jest wyczuwalny. Ciasto idealnie, popatrz, cieniutko. Ono jest o połowę cieńsze niż w ruskich pierogach, które robiła moja babcia. Ona robiła bardzo dobre pierogi. No tutaj jest profesjonalna knajpa. Tutaj w ruskich dodatkowo jest ser. Ruskie od wareników różnią się tym, że nie są wegańskie i tutaj mamy ser biały. Ser biały, który dodaje charakteru. To widać w strukturze. A to, że tutaj degustujemy pod związkiem wędkarskim, tak? Mhm. Jakiś wędkarz by się przydał. Rybkę do tego. No i które lepsze dla ciebie? Ruskie czy wareniki? Obie są naprawdę 1-1. No dla mnie jest to samo. To jest po prostu remis. To są remis, 1-1. Znakomite pierogi. Polska, Ukraina, 1-1. I jest cebulka. A w tych warenikach jest cebulka? Nie. Koperek. Idę wyrzucić. Zero waste. Warenik. Pokaż mi tego warenika. Zimny. To jest delikatniejsza wersja ruskiego. Bo nie ma tego tłuszczu tak bardzo z tej cebuli. Tak, nie każdy lubi cebulę. Jak ktoś idzie na randkę, narze się cebuli, to mu będzie... Wareniki, idealne na randkę. Takie hasło reklamowe powinno wisieć przed Tbilisuri. Żarłok TV. Coś dla prawdziwych facetów, kuźwa. Kuźwa, teraz chłopie, weź tam ten swój aparat. Wiedzą o tym duzi mali, by nie jeść ogonków z Chinkali. Smacznego. Dziękuję. Co żeś se tam zamówił? Sheep. Are you ready? Sheep. I'm gonna eat sheep. Bardzo ciemny obraz. I'm gonna eat sheep. Could you fucking sheep? This is good. This is fucking Chinkali. Why you don't eat ogonki Chinkali? This is not true. This is bullshit. Just joke. This is fucking bullshit. I eat whole thing. Whole thing I'm eating. To się je ręcami. Łapie się za to, za dziubę. Ogonek. Za ogonek. Teraz przegryzasz i tam będzie taki wywar. Z barana. Spijasz ten wywar. Patrz teraz, robisz... Trzeba bardzo ostrożnie to wszystko robić. Ciesz. Patrz, co się dzieje. Śmierdzi baranem. To jest baran wypieszczony. No. To jest efekt rosołu. Okej. To jest mięso, które jakby w środku pływa w rosole. Aha, i ty wysysasz ten rosół. Tak, no i tego rosołu już tam jest mało. Jeszcze zobaczę. Z baranem. Samo ciasto? Ciasto jest grubsze, mam wrażenie. No bo ono się gotuje w środku z tym wszystkim. Aha. A, czyli farsz jest surowy. Tak. No, tak chyba. Teraz widać lekko surowe ciasto w środku. Jest, dlatego się ogonki nie je, tak. Ale ja uważam, że spokojnie można. Mhm. A są pyszne. No. Są pyszne. Zaskoczyłeś mnie. Mimo, że byłeś trochę spóźniony, ale... No słuchaj, jest za 5:02. Kurczę, no patrz, nie, 5 po drugiej. Nie chodzi. 5 no. Po drugiej. Kurde. Podsumowanie całościowe miejsca. No, wspaniała niespodzianka. Dużo? Tanio. Dobrze.
Nie chciałem tak od razu. Ale, ale nie, no to tanio, jest, tanio. Powiem ci, zasługują na ręcznie. Sztut, na Bib Gourmand, moim zdaniem. Świeże wszystko. Ale człowieku, to ciasto się w ogóle nie rozpada. No. Totalne al dente. Trzeba by tu więcej spróbować, powiem ci. To słodkie też. Mm. Nieważne. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Nie chcę, znowu z tym dziękujesz, zwariowałeś. Nie, fajne miejsce, no, klimaciarskie. I ono jest z dala, troszkę na uboczu jednak. I tu właściciel ma knajpę na Kazimierzu, która już serwuje kuchnię stricte gruzińską. Gruzińską. Byłem tam raz, jest też bardzo, bardzo dobra kuchnia. Szapoba? No 8, nie no 9, ja bym tutaj 9 dał, nie ma się do czego przyczepić. 8,5, 9. Ja nawet 9. No ja nie mogę być uczciwy, bo ja nie jadłem barana. No tak, no tak, no więc... Ja 8,5. Bardzo wysoko oceniam. Widzimy się to kapie po brodzie. Jedna z najlepszych jogarni w ogóle, w jakich byłem w życiu. Oj. Bije. Tak, bije, bije, bo Durum to były ciasto, takie poprawne. Poprawne, a tutaj... Szkolne poprawne, tak, tak, ale tak, tu tak. Jest masterclass. Masterclass, a ja robię już teraz master eat.